Cerdyko raczej nie popisywał się dalekim skokiem, 102 metry zaledwie w tej serii próbnej. No, mamy szansę na to, by Piotrek Żyła wywindował nas w klasyfikacji po drugiej grupie. No ale popatrzmy, a rozpoczyna Aleksiej w Czelnice. Słaby skok reprezentanta Kazachstanu. Aleksiej Przelnicew, 20-letni skoczek z Almat. Uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów od 2006 roku. No, najlepszy jego start indywidualny to 44. miejsce w Zakopanem w 2008 roku. W zawodach Pucharu Świata bez większych sukcesów, jeżeli można mówić o 53. miejscu, dwukrotnie w Badmintendorf. Słoweniec zyskał za wiatr 0,2 punktu. Konstantin Sokolenko, kolejny z Kazachów, którzy dzisiaj poprawili już swój rekord życiowy podczas treningu. 148 metrów to też może nie jest odległość szczególnie okazała, no ale mierzymy to wszystko miarą dotychczasowych osiągnięć tych zawodników. No i w przypadku Konstantina Sokolenki, jak mi się wydaje, ten skok też będzie nową życiówką. Tak jest. 165. On tu przyjeżdżał z rekordem życiowym, no wstyd powiedzieć, 132,5 metra. A więc w ciągu dzisiejszych treningów i tej serii kwalifikacyjnej poprawia tę swoją życiówkę o ponad 30 metrów. No więc z tego chociażby względu warto jest to pochwały. Może praw nawet nieśmiałych, 165 metrów Sokolenki to jest wprawdzie na tę chwilę miejsce przedostatnie. Skokiem tu drugi dzień sam czuł da to pogre dalej, nie? I sam zło wesel. Koliko adrenalina je było przy tym skoku. Ja na końcu go było wielko, kiedy sam czuł da grem przez 200 i zdaj sam... Zdaj mi nekako odleglo, no. Nimam še en tak skok v kvalifikacijo. To je bil torej Robi Hrbuga, ta v zraku, Jan Matura iz Češke. Prek 180 metrov je tokrat poletel Jan Matura, za njim pa bomo spremljali Primoža Pikla. 182 metrov in pol je poletel Jan Matura, ki je 200 metrov preskočil. Nič innego, no ale tak jak mówisz, to dla chłopaka, który pierwszy raz ma okazję latać, na pewno ogromne przeżycie. Sawirżan Muminow, no to z całą pewnością debiutant już nie jest. No, przed 190 metrem chyba wylądował wysoki Kazach. Zaraz zobaczymy oficjalny pomiar. Ale to też chyba nowy rekord życiowy. 184, no właśnie, popatrzę, czy... 182 było. Mhm. Chyba, że na treningu coś na drugim dalej. Na drugim na pewno nie. Na drugim to było 125 metrów, tam ewidentnie Kazach nie trafił najlepiej z warunkami, natomiast na pierwszym też nie, 154, no więc mamy kolejną swoją stałą bazę. Marat Żaparow teraz na naszych ekranach, no on w odróżnieniu od swoich kolegów z drużyny nie pobił swojej życiówki podczas treningów. Może w konkursie będzie odrobinę lepiej. Tak, jest szansa na to i to duża, bo dotychczas to było 164,5 metra. Wprawdzie Żaparow teraz 200 metra nie osiągnął, ale 185 to jest życiówka o 20 metrów ponad poprawiona. Brawa dla Marata Żaparowa. Wikersund, te loty jego nie wyglądały najszczęśliwiej. Tutaj może też nie jest to odległość rzucająca na kolana rywali, ale... Widzicie reakcję украинского участника Виталий Шумбарец. Достаточно далеко улетел. Личный рекорд у него 172,5 метра, установленный в этом году в Оберсдорфе в 2009, соответственно, году. Скорость за 100 километров в час у Алексея Королева из сборной Казахстана. Он тоже отличился в Оберсдорфе личным рекордом 173,5. Здесь гораздо дальше. Напомню, в основной части соревнований примут... ...который też jest debiutantem na Mamucie i Skocz. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. To na pewno duże wyzwanie. Ale wygląda to pięknie. Brawo. No brawo, też jest chyba 200 metrów młodziutkiego Kazacha. O, brawo! Też się uśmiecha, bo to jest na pewno wielkie przeżycie. Taka adrenalina musi w nim buzować. Pół metra zabrakło, szkoda. No ale 199,5 metra to jest taki sam wynik jak Manuela Fettnera. Wprawdzie będzie miał odjętych więcej punktów za wiatr i dlatego pewnie będzie z Austriakiem przegrywał.
ale może się okazać, że będzie, nie wiem, szósty, siódmy w tym momencie. Siódmy,